pozostał Brytyjczyk Chris Froome. Dla Rafała Majki to już trzecie podium w tegorocznej wielkiej pętli. W klasyfikacji generalnej zajmuje 33. pozycję. Bartosz Kuzarski jest 35., a Maciej Bodnar 133. Tymczasem organizatorzy Tour de Pologne przegrali z pogodą. Szósty etap wokół Bukowiny Tatrzańskiej został anulowany z powodu zimna, mgły i ulewnego deszczu. Trasa była zbyt niebezpieczna. Nie wolno narażać zawodników na niebezpieczeństwo, zapowiedział dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. Kolarze zdołali przejechać nieco ponad 30 km. Dziś ostatni etap wyścigu przed 25-kilometrową jazdą na czas, która odbędzie się w Krakowie. Ogromną przewagę nad rywalami ma Belk Team Evelyns. Z polskich kolarzy najwyżej na 18. miejscu plasuje się Paweł Cieślik, który traci do lidera ponad 12 minut. Pogoda. Dużo chmur dziś nad Polską, więcej rozpogodzeń na północy i północnym wschodzie. Przelotne opady deszczu możliwe niemal w całym kraju. Na termometrach 19 stopni w Białymstoku, 20 w Lublinie i Katowicach, 21 w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czyli deszcze będą, deszcze. Śniadanie w toku. 6:25 i 45 sekund. Piotr Maślak, pierwsze śniadanie w toku. Witam ponownie Państwa i pana ambasadora Pierre Boulle, ambasadora Francji w Polsce. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo nam miło, że pan o tej wczesnej godzinie zgodził się do nas przyjechać, no ale okoliczności wyjątkowe. Rzeczywiście. Panie ambasadorze, jeżeli pan pozwoli, to zacznę od cytatu. Poprawność polityczna zgubi Europę. Jakie wnioski wyciągnięto po zamachach z listopada? Zorganizowano marsze, malowano kwiatki na chodnikach w różne kolory, kwiatkami o kolorach całej tęczy. Dla mnie jest to nawiązanie do LGBT bardzo wyraźne. Po zamachach terrorystycznych rozpłakała się pani Mogherini, wysoki komisarz Unii Europejskiej do spraw międzynarodowych. To są słowa Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych. I jakie wnioski pan wyciąga, jak rozumiem, z apelu Mariusza Błaszczaka, albo po prostu co pan czuje, kiedy słyszy pan takie słowa? Jest mi trudno rozumieć, jaki jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy właśnie tymi marszami, rysunkami na chodnikach i terroryzmem we Francji. Już Francja jest atakowana po raz trzeci, półtora roku. Bardzo ciężki cios nadano nam. Cały kraj jest pogrążony w bólu, w smutku i to, co ja słyszałem z ust różnych przedstawicieli władz, czy to prezydenta, czy to pani premier, Beata Kempa. Szydło, Beata Szydło. Pani szefowa kancelarii. Tak, właśnie ona, jako przedstawicielka pani premier, która była w Mongolii. Ale Kempa jest w ogóle. Kempa w głowie. Czy to minister, nie Szydło, tylko Kempa. Oni przyszli do ambasady, żeby złożyć wieniec, kwiaty. To jest właśnie ten pomysł. Pisać się do księgi kondolencyjnej. Słowa to jest ten pomysł. Ważne dla Francuzów? Bardzo ważne, bo pokazuje, że nie jesteśmy sami w obliczu tylko jakże najbardziej bestialskiego, barbarzyńskiego ataku, chociaż brakujemy czasami słów, żeby to określić, więc... No teraz to masz te krysie właśnie. Nie rozumiem, dobre. Jakim... Tam pewnie ta F-ka jest. Można to tym bardziej powiązać LGBT i terroryzm. Znaczy pan minister Błaszczak wyjaśnił, że tu nie czas na słabość i okazywanie słabości. On powiedział, że podejmie wszelkie działania, które nie narażą Polski w kontekście Francji. Mówi, będzie w nich konsekwentny, że on wie, jak zapewnić bezpieczeństwo.
ale chciałbym podkreślić... A co, ona jest wściekła, że tu nie może wejść? Podejmowały wszelkie środki, zapobiegać. Ona po prostu myśli, że... Słuchaj, a to, że zaczęła mnie kółek odmawiać, wydarzeniom i mało jest to znane, ale od listopada ubiegłego roku udało nam się zapobiegać aż 10 próbom zamachów. Niestety o takich sukcesach, panie ambasadorze, się milczy. One nie są spektakularne zdarzenia, bo nie mogą być których nie ma zbyt wielu. No właśnie, żeby wygrała te sposób, ale uważam, że na pewien czas który działał właśnie ten terrorista jest niesłychany, jakby prawie premiera i ten terrorista właśnie nie mogliśmy go... Nie, tam nie zawładnąć, tylko ona jest durnowata, nieświadoma, durnowata. Później nieświadoma, ale fakty są jakieś... No zawładnie, teraz mam tam. Ona się czuje jako bezdomna. No. Zawsze będą krok przed służbami. Właśnie i krok przed i rzeczywiście ta, chociaż zabezpieczyliśmy tłumy, które tłumy kibiców podczas jakiś pogląd, ciężkie środki siły bezpieczeństwa. Mówi, że ona tak od 6 lat się pęta. Zapobiegać takiemu atakowi. Jaki Mariocie? No Mariot to jest... Nie, nie a, no, oczywiście teraz mówią wszyscy taki eksperci, że można było i trzeba było i tak to było, ale działania naszych sił i tym bardziej, że one są prawie wyczerpane, bo różne demonstracje, te zamachy w listopadzie, stan czujności jest podwyższony, jest taka stan wyjątkowy, to jest bardzo trudno temu zapobiegać. Panie ambasadorze, ale może gdzieś po drodze kolejne francuskie rządy popełniły z jakiegoś powodu mieszkańcy takich dzielnic czy miejscowości pod Polską, jak tworzą swoje właściwie państwo w państwie. Nie ma nic takiego jak państwo w państwie. Chodzi o pewną przenośność. Są takie miejsca we Francji, gdzie nawet policja niechętnie się jeździ, niechętnie, bo ale na miesiąc? To niebezpiecznie, ale jednak nie ma państwa chyba tyle. W państwie. No to ja bardzo o to, czy to nie jest tak, że przez te ostatnie kilkadziesiąt lat od czasów, kiedy najpierw przyjeżdżali na masową skalę mieszkańcy byłych państw będących pod jakimś nadzorem Francji, żeby zasilić przemysł francuski, ale potem jakoś stawali się gdzieś jakąś częścią z no rzeczywiście były zaniedbania. Nie ma prawa, nie wymaga. Nie wypada. Nie wypada, to trzeba być więcej. W około 20-30 lat. Ale dlaczego ona jest krowa? Dlaczego ona jest krowa? No, bo może to wynika i z wyglądu, ale też z charakteru. Czyli szkoły, potem małe przestępstwo. Jasia też powiedziała, że ona jest blisko. Ona jakieś takie mechanizmy włącza ogromne. Każdy jest na takim oczekiwaniu. Czyli islamizmu, które dokonują przekrzyżowania. I mogą zrobić z tych ludzi na mój temat doszedła. Ja nie chcę niedzielę. Manipulując to niestety prawda. Nie ma pan wrażenia, panie ambasadorze, że ta data też nieprzypadkowa, kiedy Francja świętuje Liberté, Égalité, Fraternité, jednocześnie, czyli to pooświeceniowy taki etap, że może trzeba przedefiniować tę Europę pooświeceniową. Zbudowaną na wartościach takich jak prawa człowieka, że może nadchodzą takie czasy dla Europy, że trzeba trochę inaczej spojrzeć, wzmocnić jakoś instytucje państwa, ale wzmocnić instytucje państwa, oczywiście ma pan rację, ale jeżeli chodzi o zniszczenie swobód obywatelskich. Może ograniczenie, nie zniszczenie. No, ograniczenie już w sposób wyjątkowy. Właśnie po to mamy ten stan wyjątkowy, ale
musimy znaleźć dobry... Także nawet jak przyjdzie we środę, to ona będzie tutaj na półgwistkach. Ale ona tak wiedziała. No to się dogada. Ja uważam, że w weekendy to mamy prawo do świętego słowa. Naprawdę pozwać tego. Nie wiem może. Nie wiem. Która góruje i nie chcemy żyć w państwie policyjnym, nie ma zgody na to. Musimy zapobiegać takim ryzykom innymi środkami niż zniszczenie, stałe zniszczenie tych wolności. Więc to musi być, nie ma radykalnych rozwiązań do tego. Chyba o takie by chodziło tym, którzy stoją za tymi zamachami. Ja jeszcze na koniec zapytam, co pan czuje, kiedy widzi pan mapę Francji ułożoną z kartek trzymanych przez kilkaset tysięcy uczestników przystanku Woodstock, kiedy rozbrzmiewa z głośników marsylianka? No jest to bardzo pocieszające, poruszające. Chciałbym z głębi serca podziękować panu Owsiakowi, który jest organizatorem tego, ale wszystkim Polakom, którzy okazali tak serdecznie, tak spontanicznie pokazali swoją empatię, swoje współczucie, złożyli kondolencje, złożyli kwiaty, znicze, przekazy przed ambasadą, pisali do mnie, SMS-owali, dostano dużo przekazów na dużo tweetów również, ale no przyznaję, że niestety są również hejterzy, którzy również przekazują takie... Zostawmy hejterów, oni nie są godni wzmianek. Tak. No, nie warto, szkoda czasu, ale... Panie ambasadorze, jeszcze na koniec trochę chciałbym odejść od tematu Francji, chociaż szczerze łączę się w tym współczuciu i wyrazach takiej solidarności oczywiście z Francuzami, to chciałbym na koniec o Turcję zapytać. Ten zamach stanu w takich specyficznych okolicznościach. No, Turcja jest sojusznikiem naszym i partnerem w różnych międzynarodowych zagadnieniach. Ale co jest najważniejsze, dla mnie, sądzę, że dla rządu francuskiego również, jest, że nie można, nie wolno sprawiać polityki innym sposobem niż demokracją. Nawet jeżeli politycy, którzy rządzą, sami trochę tę demokrację naciągają? Demokracja jest wartością w samym sobie i nie wolno, nie możemy oczywiście wspierać żadnego puczu. Nawet jeżeli się uważa, to no, że tamten rząd trochę wypaczy z drogi prawidłowej demokracji, nie możemy wspierać, nie możemy dać stempel aprobacji puczowi i właśnie to widać, że jednak naród, to znaczy ludzie, którzy wspierają Erdogana, oni wyszli na ulicę i właśnie zapobiegali temu puczowi i właśnie to zasadniczo jest demokracja. Bardzo dziękuję panie ambasadorze. Pierre Bilet, ambasador Francji w Polsce, był państwem moim gościem. Kończymy pierwsze śniadanie w toku. Owocne kontakty. Jutro od 5 do 6.40. Za chwilę informacje. Jest możliwość zawierania przedmiotów. Do usłyszenia miłego dnia. Prawdopodobnie z Leą spotkam. Lea to jest fotografka i producentka całej audycji w agencji Talent na mobilnej TOK FM oraz archiwum na stronie tokfm.pl/audycja. Tego. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirit. Jest delikatne, doskonałe dla mojej rodziny, a przy tym rewelacyjnie blokuje potem aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirit ma kształt dużo pojemny i kosztuje mniej. Bloker? Pewnie, że
Także wiesz, ja ci coś powiem, to Anita mówiła, że jak nie ma te zaległe za bilety, przejazd bez biletu, no to jej sąd wcale nie darował, tylko rozłożyli jej na rady. I ona mówi, że musi dorabiać i tego. I lata po tych planach. Siedzi często cały dzień i potem w ostatniej chwili się pyta, gdzie tu co, jaki wernisaż. I nie ona denerwuje, bo ona jest strasznie pazerna, ale może... Ona musi za to zapłacić i ona z tego jakby nie ma nic pieniędzy, bo ona musi... Sąd powiedział, pani ma dwie lewe, pani ma dwie ręce, może pani sobie dorobić. To 6.41, Filip Kakusz, zapraszam. Życie w Turcji wraca do normy, twierdzi premier tego kraju. Binel Yildirim mówił o sytuacji w telewizyjnym przemówieniu. Po nieudanym puczu, który wybuchł w nocy z piątku na sobotę, bank centralny, rada rynków kapitałowych, system bankowy i giełda mogą funkcjonować normalnie, zapowiedział szef rządu. Yildirim dodał jednak, że służby prowadzą wciąż tak zwaną operację oczyszczającą. Zatrzymano około 6 tysięcy osób powiązanych z puczem. Do sytuacji w Turcji wrócimy w kolejnych informacjach TOK FM, o 7. Premier Nicola Sturgeon twierdzi, że kolejne referendum w sprawie niepodległości Szkocji mogłoby się odbyć już w przyszłym roku. Szefowa rządu w Edynburgu uzależnia rozpisanie plebiscytu od tego, czy rząd w Londynie rozpocznie proces wychodzenia z Unii Europejskiej, gwarantując poszanowanie szkockich interesów. Sturgeon proponowała także złoty środek, pozostanie Szkocji jednocześnie w Wielkiej Brytanii i w Unii Europejskiej. Możliwość taką odrzucił jednak rząd w Londynie. Wyniki referendum w sprawie Brexitu w samej Szkocji różniły się od tych w całej Wielkiej Brytanii. Za pozostaniem w Unii opowiedziało się tam 62% głosujących. Słuchasz informacji TOK FM. Kilkadziesiąt osób uczciło wczoraj ofiary katastrofy lotu MH17. Dwa lata temu Boeing 777 został zastrzelony na wschodnią Ukrainą. Zginęło 298 osób, wszystkie, które były na pokładzie. Mieszkańcy okolicznych terenów twierdzą, że w lasach wciąż znajdują małe szczątki samolotu. Holenderska komisja śledcza, która badała przebieg lotu z Amsterdamu do Kuala Lumpur, wskazała, że Boeing został zastrzelony pociskiem typu Buk wyprodukowanym w Rosji. Nie wskazała natomiast, kto wystrzelił pocisk. Władze ukraińskie twierdzą, że byli to prorosyjscy separatyści z Donbasu. Pogoda. Dużo chmur dziś nad Polską, więcej rozpogodzeń na północy i północnym wschodzie. Przelotny opad deszczu możliwy niemal w całym kraju. Na termometrach 19 stopni w Białymstoku, 20 w Lublinie i Katowicach, 21 w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Pierwszy gospodarczy program radia TOK FM. Szósta 43 i 35 sekund w tej chwili dokładnie. Wojciech Kowalik, dzień dobry. Witam w poniedziałkowy poranek. Pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM. Zaczynamy u progu nowego tygodnia tradycyjnie od przeglądu tego, co dzieje się ze złotem na rynku walutowym, a z początkiem tygodnia złoty trochę się osłabia. Euro kosztuje teraz 4 złote 42 grosze, frank szwajcarski 4 złote 6 groszy, dolar 3,99, a funt brytyjski 5 złotych i 28 groszy. Dzisiaj zresztą poznamy reakcję polskiego rynku na decyzję agencji Fitch. Przypomnę, Fitch, trzecia duża agencja ratingowa, nie tylko nie zmieniła polskiej oceny kredytowej, ale też utrzymała jej perspektywę jako stabilną i właśnie to dla części ekonomistów było zaskoczeniem, i to pozytywnym zaskoczeniem, bo jeszcze w piątek mówili, spodziewali się, że Fitch obniży naszą perspektywę ze stabilnej do negatywnej. Właśnie o tej decyzji Ficza dzisiaj o 11 ma mówić minister finansów Paweł Szałamacha. Pewnie odniesie się do tego, co napisali analitycy agencji o Polsce. Napisali i dobre, i złe rzeczy. Fitch wskazuje, że nasza gospodarka ma silne podstawy makroekonomiczne. Liczy jednak na to, że politycy z umiarem teraz będą popuszczali finansowego pasa i z umiarem będą wydawali publiczne pieniądze. Z zadowoleniem analitycy agencji przyjęli to, że zrezygnowano z pierwszej wersji prezydenckiego projektu przewalutowania kredytów frankowych. Przypomnę, że ta przedstawiona w styczniu przez kancelarię prezydenta propozycja zakładała przewalutowanie po tak zwanym kursie sprawiedliwym, no i to wzięła pod lupę Komisja Nadzoru Finansowego i jak wyliczyła, koszty tych propozycji miały iść w dziesiątki miliardów złotych. Fitch spodziewa się też, że deficyt w tym roku wyniesie 2,8% PKB, w przyszłym roku trochę wzrośnie do
3% PKB. Daj tam ten telefon, on już nieczynny jest. Ostatnie do 2,9%. Nasz wzrost gospodarczy w tym roku Fitch ocenia na 3,2%. W przyszłym trochę więcej. Jaki numer? 3,3. To ma być zasługą konsumpcji prywatnej i zwiększonych prorodzinnych wydatków rządowych, czyli przede wszystkim programu Rodzina 500+. Ale jest też ryzyko dla tej prognozy. To popyt zewnętrzny, zwłaszcza po referendum dotyczącym Brexitu. No bo Fitch zwrócił uwagę, że 6% polskiego eksportu generuje wymiana właśnie ze Zjednoczonym Królestwem. Na to, co powiedział Fitch, będą dzisiaj reagowały rynki, ale będą też reagowały na to, co działo się w Turcji. Dlatego te dobre informacje dla naszego rynku od agencji ratingowej mogą być zrównoważone przez złe informacje z Turcji. Po tamtejszym wojskowym puczu inwestorzy zagraniczni mogą poczuć dzisiaj awersję do rynków wschodzących. No a Polska jest zaliczana do takich razem z Turcją. Turecka lira już mocno osłabiła się do dolara, choć banki i instytucje finansowe dzisiaj w Turcji mają pracować normalnie. A zaczynający się tydzień to będzie tydzień danych makroekonomicznych, które opisują naszą gospodarkę. Już dzisiaj o 14:00 pierwsze z nich. Główny Urząd Statystyczny poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w czerwcu. Tu rynki spodziewają się niewielkiego wzrostu. Ja przypomnę, że w maju przeciętne wynagrodzenie już dość mocno przekroczyło 4000 zł brutto. Jutro natomiast poznamy dane o produkcji przemysłowej i tutaj po nie najlepszych wynikach za pierwszy kwartał i za maj rynki spodziewają się odbicia, no bo spodziewają się, że budzące się inwestycje pobudzą też produkcję, dlatego oczekują wzrostu w skali roku rzędu nawet 5%. I jutro poznamy też dane o sprzedaży detalicznej w czerwcu. Ale te dane pokazują, ile pieniędzy zostawiliśmy w czerwcu w sklepach. No i są o tyle istotne, że... Ale przecież ten Wiesław Gomułka to nie żyje. Staniemy się przed 9:00, będziemy mi gości. Najpierw po 7:20 połączymy się z panem profesorem Andrzejem Calem, sędzią i byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego oraz byłem rzecznikiem praw obywatelskich. Potem po 7:40 będzie w naszym studiu Tomasz Siemoniak, poseł Platformy, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej i wicepremier. Po 8:00 Jacek Niedzienkiewicz z Rzeczpospolitej, Jakub Dymek z Krytyki Politycznej i Konstanty Geber z Gazety Wyborczej. Będziemy próbowali porozmawiać, skomentować to, co się dzieje w Polsce i zwłaszcza na świecie, bo wydawało się, że już nic bardziej niż w Polsce nie będzie się działo, a tu proszę, dzieje się na świecie tak dużo, że o tym, co w Polsce na chwilę może nawet szczęśliwie zapominamy. Teraz zgodnie ze zwyczajem opowiem Państwu, co w gazetach. Oczywiście dwa tematy rządzą, nie Pokemony, i chcę od razu powiedzieć, że wszyscy w tym studiu są bezpieczni. Pani Karolina Oborska złapała wszystkie Pokemony, które się działy w naszym studiu i okolicach, więc nawet minister Siemoniak może spokojnie do nas przyjechać, ale przestrzegam Państwa, żebyście łapiąc Pokemony uważali na ulicy. Samochody też łapią Pokemony, kierowcy na przykład. Świat staje się coraz bardziej niebezpieczny, między innymi dlatego, że chyba trochę zwariowaliśmy. No dobra, wracam do tego, co w gazetach, bo teraz było o tym, czego dziś w gazetach, k mojemu zdziwieniu, nie ma. Myślałem, że czołówki jednak będą o Pokemonach. No ale 84 ofiary w Nicei, 245 ofiar w Turcji, o czym przypomina na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. No to jest, to są znaki czasu. Co z nich wynika, dopiero się okaże. Będziemy to pewnie długo obserwowali, ale chciałbym uwagę Państwa zwrócić na rozmówkę z doktorem Grzegorzem Kostrzewą Zorbasem, wykładowcą Wojskowej Akademii Technicznej w dzisiejszym Superekspresie.
w którym no, a co już tej lesbijki, nie kochasz tej litki? Naświetla, no ona mówi, że ty jesteś lesbijką, a ona jest twoją lesbijką. Bo jak ona leżała, to się tego, co stało się w Turcji. Pytanie, jak będzie wyglądała współpraca Turcji z NATO po tym, co się wydarzyło w weekend w Turcji w perspektywie wojna w Syrii z państwem islamskim. Trzy kropki. Kostrzewa zapas. Te stosunki już nie będą takie same. Najdonioślejszym wydarzeniem z tego weekendu jest to, że doszło do zablokowania lotniczej bazy NATO Incirlik na południu Turcji. Ta blokada nastąpiła nie w trakcie, ale po tym, co Erdogan przedstawił jako wspomnienie Putin. Pytanie. Bazę NATO zablokował Erdogan, który jest sojusznikiem NATO. Tak, powiada Zambas. Uzasadniono to tak, że Erdogan musi ustalić, kto w armii jest puczystą, a kto nie. Pretekstem jest obecność w tym miejscu, także bazy tureckiej. Ale dziś bezterminowo zablokowano tylko tę bazę, a nie inne. Co więcej, wstrzymano dostawę energii elektrycznej i baza pracuje na rezerwowych generatorach, które zawsze mają ograniczony czas pracy. Pytanie brzmi trochę jak opis zimnowojennej awantury Turcji z NATO. Odpowiedź. W części światowych mediów pojawiły się nawet tytuły Wojna Turcji z USA. Chodziło jednak o żądanie Erdogana, który stwierdził, że każde państwo wspierające Fethullaha Gülen'a jest w stanie wojny z Turcją. Gülen to muzułmański duchowny i tak dalej. Tytuł tej rozmówki. Amerykanie utracili w Turcji kontrolę nad bronią jądrową, bo jest to baza jądrowa między innymi. Muszę powiedzieć, że będziemy o tym oczywiście z ministrem Siemoniakiem próbowali rozmawiać, ale sprawa wygląda rzeczywiście poważnie. Nie wiem, czy tutaj jest sens z kim rozmawiać, bo po Warszawie chodzą, tak podchodzą takie jelenie, proszę państwa, zaczepiają ludzi i tak coś tam, jak to Żydzi za plecami Żyda za Jezusem, ble, 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 terele mele, kukuryku, lewartów. Są to systemy, widzicie państwo, no w Warszawie wiadomo jakie. I sobie dokuczają na tym placu pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Janek Witek mówił, że nienawidzi tych wiatrów tam.